Cześć, z tej strony Krzysiek Lis z domowego survivalu. W dzisiejszym filmie postaram się odpowiedzieć na dwa bardzo podobne do siebie pytania. Pierwsze. Jak przygotować sobie schronienie w lesie, gdy pojawiła się potrzeba? Bo o to też czasem ludzie pytają. Jak mają sobie przygotować cel ewakuacji, jeśli nie są w stanie kupić działki, a nie mają nikogo bliskiego, komu mogą zaufać? Po drugie, co proponujesz w przypadku, gdy nie mam określonego miejsca ewakuacji w razie sytuacji kryzysowej? Wydaje mi się, iż nie ma sensu uciekanie gdzieś w ciemno. Nie posiadam działki ani żadnego miejsca, w które mógłbym udać się z rodziną. Na to pytanie odpowiem w tym odcinku, nieprzypadkowo znajdując się w lesie. Zapraszam! Las był tak naprawdę zawsze dla Polaków miejscem schronienia w trudnych czasach. W razie powstania, jak trzeba było się ukrywać przed władzą za jakieś przestępstwa, to ludzie generalnie chowali się po lasach. I dziś też funkcjonują wśród prepersów takie niekiedy, mam wrażenie, romantyczne mity, że kiedy będzie się działo coś trudnego, to ja się z rodziną udam do lasu właśnie i w tym lesie sobie bez problemu przeżyję dowolnie długi czas. Przecież umiem polować, umiem uprawiać zwierzynę, filtrować wodę, gotować na ognisku i rozpoznawać jadalne rośliny. W mojej ocenie to są romantyczne, nierealne mity. Bo jednego kompetentnego człowieka, który zna się na survivalu tradycyjnym, las wyżywi. Jestem w stanie się z tym zgodzić. Rodzinę tego człowieka, no to już bym tutaj był skłonny dyskutować. Moim zdaniem nie do końca. Zależy, ile osób liczy ta rodzina. Ale w skali całego kraju lasów mamy dużo za mało, żeby znaczącą część populacji Polaków, tych, którzy mieszkają w miastach i nie mają dokąd uciekać, były w stanie wyżywić. Czy jest więc sens uciekać do lasu? Jak się przygotować na tę ucieczkę do lasu? Jak sobie to miejsce ucieczki przygotować? Zanim się nad tym zastanowimy, chciałbym cofnąć się o krok i zastanowić się w ogóle, po co jest nam ta ewakuacja. Po co jest to miejsce przygotowane zawczasu, do którego będziemy się ewakuować? W sensie, kiedy, w jakich okolicznościach z niego skorzystamy? Przyczyn, które nas mogą zmusić do ewakuacji, może być szereg. Ja zawsze wspominam na przykład o skażeniu chemicznym obszaru, w którym mieszkamy. Albo o pożarze naszego mieszkania. Obydwie te sytuacje zmuszą nas do tego, żeby się natychmiast z miejsca, w którym się znajdujemy, opuścić. I na takie ewentualności przygotowujemy sobie zestaw ucieczkowy, zestaw 72-godzinny, ten cel ewakuacji. I moim zdaniem, takim optymalnym z punktu widzenia mieszkańca miasta, miejscem ewakuacji jest działka gdzieś pod miastem. Nie ogródek działkowy w mieście, tylko działka 20, 30, 40 km pod miastem. Max 60-70. Czyli w odległości od miejsca, gdzie mieszkamy, miejsca, gdzie pracujemy, którą jesteśmy w stanie pokonać samochodem z łatwością, rowerem z łatwością, pieszo, no nie z łatwością, ale też jesteśmy w stanie przejść 70 km. No może w 2, może w 3 dni. Ale jesteśmy. Z rodziną jesteśmy w stanie taki dystans pokonać. Jednocześnie jest to dystans na tyle duży, że już od jakiegoś skażenia nas odseparuje. Jeśli byłaby potrzeba opuszczenia mieszkania, jednocześnie dojazdów do pracy, no bo nie w każdym scenariuszu będziemy zmuszeni pracę opuścić, niekiedy może się okazać, że będziemy właśnie musieli do pracy jeździć, no to przejechanie tych 70 km codziennie w jedną i w drugą stronę, czyli ponad 100, jest możliwe. Mało wygodne, mało ekonomiczne, ale możliwe. I dlatego uważam, że z punktu widzenia człowieka takiego jak ja, który mieszka w mieście, najlepszym punktem ewakuacji jest działka gdzieś pod miastem. No ale wiadomo, że uniwersalnych rozwiązań nie ma. Uniwersalna jest tylko odpowiedź, że to zależy, więc dla dużej części z Was to, co ja uważam za optimum, może nie być najlepsze. Drugim miejscem, które warto zawsze brać pod uwagę jako miejsce, do którego będziemy uciekać, jest dom kogoś bliskiego, rodziny, przyjaciół, gdzieś na wsi. Dlaczego na wsi? Dlaczego ta działka jest pod miastem? Dlatego, że na wsi, pod miastem łatwiej o wodę, o żywność, o energię, o ciepło. Domy najczęściej mają, niezależne od miejskiej sieci ciepłowniczej, źródło ciepła. Jakiś kominek, kocioł, piecyki. W ogródku można sobie uprawiać różne rośliny. Przy domu można posadzić szereg drzew owocowych czy krzewów, z których też jakąś tam część kalorii będziemy mieć. Można tam hodować zwierzęta. W domu, przy domu można zbierać deszczówkę z dachu. Można wykonać studnie. Można wykonać basen, w którym będziemy trzymać wodę z wodociągu dużej ilości, gdyby jej zabrakło w kranie. Na dachu domu łatwiej jest zamontować baterie słoneczne niż na balkonie. Tak samo jest z turbiną wiatrową, tak samo jest z agregatem, tak samo jest z każdym innym źródłem energii elektrycznej, które można sobie wyobrazić. To wszystko jest dużo łatwiejsze na wsi niż w mieście. I dlatego uważam, że przetrwanie trudnych czasów w długim okresie na wsi może być łatwiejsze
niż w mieście. No i wracamy teraz do tych dwóch początkowych pytań, czyli z jednej strony, co mam zrobić, kiedy nie mam działki i nie stać mnie na tę działkę, a z drugiej strony, co mam zrobić, kiedy nie mam nikogo bliskiego, do kogo mógłbym się w razie potrzeby udać. Różnie w życiu bywa. I znów, odpowiedzi na te pytania musimy szukać, mając w pamięci, po co w ogóle chcemy się ewakuować, w jakim celu możemy być zmuszeni do ewakuacji. I czy ucieczka do lasu, takiego jak tutaj ten za moimi plecami, ma jakikolwiek sens w którymkolwiek z wariantów, jakie możemy sobie wyobrazić? Jeśli macie jakiś pomysł na scenariusz, w którym ucieczka do lasu byłaby sensowna, piszcie w komentarzach pod artykułem na blogu czy pod filmem. Jestem bardzo ciekaw takich scenariuszy. Naprawdę. Bo ja tak na szybko nie bardzo jestem sobie w stanie taki scenariusz wyobrazić. Biorę pod uwagę statystyczną polską rodzinę, gdzie jest dwóch dorosłych i dwójka dzieci. Jeśli taka rodzina musi uciekać ze swojego domu, bo został on zniszczony, to co ta rodzina będzie robić w lesie? W jaki sposób ten las będzie dla nich lepszym miejscem niż miasto? Dlaczego? Że wojnę przeczekamy w lesie? Skażenie przeczekamy w lesie? Jaki musielibyśmy mieć zapas żywności, żeby przeczekać jakieś dłuższe zdarzenie, typu właśnie na przykład skażenie będące efektem awarii w elektrowni atomowej? Albo działania wojenne w mieście, które mogą trwać spokojnie rok albo dwa lata. W jaki sposób ten przygotowany wcześniej prowizoryczny cel ewakuacji w lesie pomoże nam w przetrwaniu, kiedy stracimy pracę i będziemy zmuszeni opuścić mieszkanie, ponieważ nie będzie nas na to mieszkanie stać? Takie sytuacje też się zdarzają. W jaki sposób to ten cel ewakuacji pomoże nam, kiedy mieszkanie nam się spali i będziemy czekać na przydział jakiegoś mieszkania od miasta albo na wypłatę ubezpieczenia, żeby kupić sobie następne mieszkanie? Wydaje mi się, że w żadnym z tych scenariuszy ten cel ewakuacji w lesie nam w niczym, absolutnie w niczym nie pomoże. W takich przypadkach wydaje mi się, że znacznie lepiej jest pojechać, kurczę, do hotelu, naprawdę do hotelu, hostelu, znaleźć jakiś w hotelu robotniczym pokój i tam przebiedować przez te kilka tygodni, może przez kilka miesięcy. Z całą pewnością będzie to lepsze rozwiązanie niż siedzenie z rodziną w takim lesie. Zwłaszcza w zimnym półroczu, bo fajnie jest tam romantycznie sobie siedzieć przy ognisku w czerwcu, w lipcu. No w sierpniu są już troszkę noce zimniejsze, to jest troszkę mniej fajnie. Trzeba więcej palić tego ognia, więcej tych gałęzi na to ognisko przynosić. Ale co zimą? Co w listopadzie? Wyobrażacie sobie, że z rodziną, z dziećmi mieszkacie w lesie, w jakiejś wydrążonej ziemiance? Ja sobie tego nie wyobrażam. Ale może ja po prostu mam ograniczoną wyobraźnię. Jeśli nie hotel, jeśli nie nikt bliski, jeśli trzeba uciekać z całego miasta, to może do jasnej cholery opuścić w ogóle kraj. Mówię poważnie. Jeśli by się okazało, że miasto zostało zniszczone wskutek, nie wiem, zamachu terrorystycznego, ktoś zdetonował brudną bombę, całe miasto jest skażone substancjami radioaktywnymi, nie można tam mieszkać i nic się nie zmieni w ciągu najbliższych 30 lat, powiedzmy. To co zrobić wtedy? Szukać pracy, szukać miejsca do życia w innym mieście, może nawet w innym państwie. Żyjemy w Unii Europejskiej, mając paszporty możemy się, przynajmniej na razie, w miarę bezproblemowo poruszać po całej Europie. To się może oczywiście bardzo szybko zmienić, kiedy na przykład w Polsce wybuchnie wojna. I wtedy granice mogą zostać bardzo szybko zamknięte, nasze zewnętrzne granice, tak? Znaczy zachodnie nasze granice, nie będzie dokąd uciekać. Można sobie dziś kupić bilet, który potem co miesiąc będziemy sobie przebukowywać na kolejny termin, a potem się okaże, że nagle ten bilet już przestał być ważny. Albo że lotnisko jest zamknięte, albo że lotnisko jest zbombardowane. No, różne są sytuacje i nie można żadnej z tych sytuacji wykluczyć. Niemniej jednak, jeśli jestem zmuszony jako głowa rodziny do tego, żeby całą swoją rodzinę zabrać z miasta i gdzieś ją przenieść, ponieważ w tym mieście nie da się już żyć, to naprawdę rozważałbym również mieszkanie gdzieś za granicą. Bo wydaje mi się, że w niektórych okolicznościach może być łatwiej rozpocząć pracę i życie całe za granicą, niż w innym mieście po prostu w Polsce. No dobra, ale wróćmy znów do jednego z tych początkowych pytań. Zastanówmy się nad tym, że jeśli już wiem, że muszę przygotować, absolutnie muszę przygotować sobie cel ewakuacji w takim lesie jak tu, to co mam wtedy zrobić? I traktowałbym ten wariant dokładnie tak samo, jak przygotowanie celu ewakuacji na działce. Gdzieś pod miastem, takiego domku pod miastem rekreacyjnego na działce. Był na ten temat osobny materiał. Tutaj możecie sobie kliknąć w kartę i przenieść się do niego, żeby go zobaczyć w całości. Mam nadzieję, że nie będę za bardzo powtarzał tego, co tam powiedziałem. Gdybym musiał przygotować sobie takie miejsce, to musiałoby się tam znaleźć jakieś schronienie. Albo coś, co pozwoli mi to schronienie wybudować. I nie mam tutaj na myśli szałasu z patyków.
i tego, że sobie siekierkę i piłę składaną z Lidla mogę nosić w moim zestawie ucieczkowym. Nie, to jest absolutnie za mało. No, chyba, że jestem samotnym wilkiem i martwię się tylko o siebie, to wtedy ewentualnie jeszcze jestem sobie w stanie taki scenariusz wyobrazić. Jak mam rodzinę, to absolutnie jest nierealne, że będziemy z rodziną pod takim szałasem mieszkać przez dłużej niż, nie wiem, dwie noce. Kiedy drugiej nocy zamarzniemy, już tak naprawdę nie będzie nam to przeszkadzało. Gdybym miał budować takie trwałe schronienie na kilka tygodni w lesie, to zawsze brałbym pod uwagę konieczność wykopania sobie takiej ziemianki. Dlaczego? No bo, jak mówię, w ciepłym półroczu to się można chować na powierzchni ziemi w jakimś namiocie czy szałasie z patyków, ale zimą to jest nierealne. Zimą trzeba się wkopać przynajmniej ze 2 metry w głąb ziemi, po to, żeby się dokopać do tej warstwy, która ma plus kilka stopni, a nie minus 20 jak na górze. Dlatego partyzanci zawsze mieszkali w ziemiankach, które sobie wykopywali, zabezpieczali przed chłodem grubą warstwą ziemi. I tak samo planowałbym przygotowanie takiego miejsca dziś. Jeśli chcecie wiedzieć praktycznie, jak takie schronienie wykonać, to polecam Wam książkę Nuclear War Survival Skills, o której pisaliśmy na naszym blogu. Tutaj będzie karta z odnośnikiem do tego artykułu, bo ta książka pokazuje kilka takich schronów przeciwatomowych właśnie wkopanych w ziemię, zabezpieczonych tylko belkami. No to można sobie kilka takich młodych drzewek, no może średnio młodych, ale ściąć, ustawić je na tym wykopie, przysypać ziemią i dzięki temu zrobić sobie właśnie taki strop. W ostateczności nawet można zrobić taki strop do takiego schronu, czy do takiej ziemianki, ustawiając po prostu samochód wzdłuż nad tym wykopem. Może nie jest to do końca bardzo bezpieczne, ale jeśli nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Dobra, mamy już schronienie, ale to tak naprawdę jest dopiero początek. Musimy przecież zaspokoić nasze wszystkie pozostałe potrzeby fizjologiczne, tak? Czyli przede wszystkim zapewnić odpowiednią ilość żywności. To jest akurat proste, bo kupujemy sobie jedną albo dwie plastikowe beczki, pakujemy do środka ryż, konserwy, jakieś suszone warzywa, makaron i inne tego typu rzeczy i po prostu ordynarnie to gdzieś zakopujemy w ziemi. Razem z tymi rzeczami możemy zakopać narzędzia, którymi później wykonamy tę ziemiankę. No, kilka siekier, kilka łopat. Inny temat, że jak ziemia będzie zamarznięta, to najpierw dokopać się do tego wszystkiego może nie być łatwo, no ale jakby bierzemy to pod uwagę, tak? W ostateczności rozpalimy sobie ognisko i może wylejemy trochę wrzątku na tę wodę z czajnika Kelly Kettle i dzięki temu uda się tę ziemię jakąś rozmrozić, albo będziemy nawet wozić ze sobą w samochodzie w zestawie ucieczkowym kilof. Znów. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Jeśli mamy żywność, musimy zadbać o wspomnianą wodę. No, zapasu wody nie zrobimy. Trzeba po prostu to miejsce na ten nasz cel ewakuacji leśny zlokalizować gdzieś blisko jakiegoś ujęcia wody. Takiego, gdzie woda jest przez cały rok, a nie tylko w mokrym półroczu. I dlatego, wiecie, to nie można wybrać sobie takiego celu ewakuacji, biorąc mapę, patrząc, o tu, dziś. Trzeba tam bywać, trzeba wiedzieć, czy ten potoczek, który tam jest, strumyczek, który tam jest, potok, rzeczywiście jest cały czas zasilany wodą. Czy rzeczywiście można zaufać, że tam woda będzie zawsze? No bo to jest najgorsze, co sobie mogę wyobrazić, że już wykopałem tę ziemiankę, wypiłem tę wodę, którą tam miałem przyszykowaną przy tym celu ewakuacji pod postacią kilku zgrzewek wody, a potem okazuje się, że wody w strumieniu nieopodal nie ma i muszę ją nosić gdzieś z bardzo dalekich odległości. Kolejna rzecz, to że mamy dostęp do wody, to jest jeszcze, to jeszcze nie wszystko, bo tę wodę trzeba po pierwsze przynieść, więc musimy mieć jakiś sprzęt, żeby tę wodę przynieść. To może nie być nic wyjątkowo wyrafinowanego, tylko duży plecak z foliowym workiem mocnym w środku, tak? To też użyjemy do przyniesienia wody. Może być jakieś wiaderko składane. Coś do przyniesienia wody. Po trzecie, coś do uzdatnienia tej wody. Minimum absolutne to jest jakiś filtr. To jest absolutny minimum. Przy czym pamiętajcie o tym, że takie najprostsze filtry typu Life Straw, one odfiltrowują zanieczyszczenia mechaniczne. Nawet pył radioaktywny mogą odfiltrować, bo to też jest zanieczyszczenie mechaniczne. Odfiltrują zanieczyszczenia biologiczne, ale zanieczyszczeń chemicznych, jakichś pestycydów, metali ciężkich z wody nie usuną, więc dobrze jest znaleźć dobry filtr. Kiedyś zrobimy materiał o filtracji wody, bo to jest na tyle złożony temat, że nie sposób go nawet poruszać w tak krótkim materiale jak ten dzisiejszy. Czwarta rzecz to jest możliwość zagotowania czy gotowania tej wody, ale także gotowania posiłków. Kelly Kettle, Survival Kettle, czyli ten polski odpowiednik aluminiowy Kelly Kettle, jakaś kuchenka na drewno, może kuchenka BioLite Camp Stove, czy taka, która jednocześnie wytwarza małe ilości energii elektrycznej do ładowania jakichś tam, nie wiem, baterii w latarkach, czy w telefonie komórkowym. Nie wiem, po co komu telefon komórkowy, jakby kilka tygodni spędził w lesie, ale może jest potrzebny. Latarka się prędzej przyda. No i mając te trzy najważniejsze potrzeby zaspokojone, tak naprawdę możemy skupić się na innych tematach, tak? Na jakimś zapasie ubrań na zmianę,
na jakichś świeczkach, żeby sobie te ziemianko oświetlić, na jakichś kartach do gry, żeby sobie z rodziną pograć, a nie zeżreć się nawzajem, siedząc w ciasnej przestrzeni. Jak ludzie siedzą w ciasnej przestrzeni, to im czasami może odwalać, nawet jak siebie lubią i szanują. Tylko zobaczcie, ile to wysiłku wymaga przygotowanie czegoś tak prowizorycznego. Dwie beczki z jedzeniem, parę zgrzewek wody, łopaty, siekiery, nauczenie się na pamięć albo wydrukowanie sobie tej książki, żeby wiedzieć co i jak zrobić. Potem ile pracy wymaga wykonanie takiego czegoś. Wprawdzie w tej książce napisane jest, że dwie takie nastoletnie dziewczynki wykopały sobie taki schron w 35 godzin, no ale 35 godzin dla dwóch osób to jednak jest bardzo dużo pracy, tak? Jak macie wrzeszczące dzieci, no to przez jakiś czas mogą być w samochodzie. Ten samochód może być też jakby punktem wyjścia do schronienia. Jak ktoś ma samochód kempingowy, to może użyć samochód kempingowy, żeby takie schronienie w lesie sobie urządzić, ale bądźmy realistami. Schronienie w lesie nie jest najlepszym sposobem ucieczki przed trudnymi czasami, a rzekłbym nawet, że najgorszym. Naprawdę. Wolałbym być uchodźcą, tułającym się gdzieś za granicą, uciekającym przed skażeniem radioaktywnym, niż mieszkać w lesie, też uciekając przed tym skażeniem radioaktywnym. I dlatego zachęcam Was do patrzenia na ten temat troszkę szerzej niż tylko pod kątem właśnie muszę mieć za wszelką cenę jeden określony cel ewakuacji. Wiadomo, że lepiej go mieć niż uciekać w ciemno, tak jak było to właśnie wyrażone w tym pytaniu. Lepiej jest mieć cel, gdzie mogę zakładać, że wszystko, co przygotowałem, tam pozostanie, bo nikt tego nie rozkradł, niż uciekać gdzieś w ciemno, tułać się lepiej. Ale nie zawsze jest to możliwe. I nie ma co za wszelką cenę poszukiwać takiego miejsca, czy za wszelką cenę zakładać, że zakopię sobie kilka beczek gdzieś w lesie i potem będę mógł tam uciekać. Wiecie, las się zmienia. Tutaj właśnie za mną akurat jakiś traktor sobie jeździ. Chyba orze ten grunt, na którym będą za chwilę sadzone nowe drzewa, bo tam chyba w zeszłym roku był tutaj wyrąb, tak? Gdybym zakopał te skarby w takim miejscu, jak tu właśnie przed chwilą był ten wyrąb prowadzony, to mogłoby się okazać, że na przykład przy wyrywaniu korzeni któregoś drzewa ktoś odkrył te moje beczki, wykopał je i co wtedy? A ja oczywiście tradycyjnie zachęcam Was po pierwsze do subskrypcji naszego kanału, a po drugie do obejrzenia pozostałych naszych filmów na temat ewakuacji, które widzicie w tej chwili na ekranie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!